Bardzo się cieszymy, że możemy w naszej archikatedrze powitać wykonawców, dyrygentów, wszystkich Państwa, którzy zgromadzili się tam technicznie na koncercie oratoryjnym w wykonaniu chóru orkiestry i zespołu klasowych szkół muzycznych oraz chóru kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Życzymy pięknego słuchania, pięknych wrażeń, a artystom życzymy, aby Matka Boża Jacko miała w swojej opiece i błogosławiła w wykonywaniu tych pięknych utworów. Szanowni Państwo, koncerty z udziałem artystów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu i Przemyskiego Towarzystwa Muzycznego są już tradycją przemyskiej jesieni muzycznej. Zawsze wielką atrakcją festiwalu i wydarzeniem w życiu muzycznym naszego miasta. Dla wykonawców, zwłaszcza tych młodych, to na pewno wielkie wyzwanie i przeżycie. A dla nas, słuchaczy, wyjątkowa okazja do bliskiego kontaktu z wieloma znakomitymi dziełami literatury muzycznej. Wystarczy wspomnieć ubiegłoroczny festiwal i wykonanie oratorium Stworzenie Świata Józefa Haydna. A przecież na pewno mamy w pamięci wcześniejsze koncerty, podczas których artyści przemyscy zaprezentowali m.in. Rekwiem Mozarta, Glorię Vivaldiego, Rosze Diabelnego czy Symfonię Hamol niedokończoną Schuberta. Inicjatorem i głównym organizatorem wspomnianych i wielu innych projektów jest od samego początku Antoni Guran, pedagog i wieloletni dyrektor Przemyskiej Szkoły Muzycznej, także wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziś pod jego przewodnictwem kolejny występ i kolejna porcja muzycznych wrażeń i wzruszeń. Zanim przedstawię drugi utwór, chciałabym gorąco zaprosić Państwa na dwa ostatnie koncerty 34. Przemyskiej Jesieni Muzycznej. Już jutro w sali Towarzystwa Muzycznego koncert muzyki kameralnej pod tytułem Klejnoty Europy Wschodniej. A w niedzielę na scenie Zamku Kazimierzowskiego koncert finałowy arcydzieła baroku. Znakomici wykonawcy, wspaniałe dzieła. Zapraszam, naprawdę warto. A drugi utwór naszego koncertu to, proszę Państwa, słynna przeoce koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta. Numer 317 w katalogu Kechla. Przedostatnia msza okresu zalcburskiego powstała w 1779 roku. Odświętna w charakterze zwarta, formalnie i wspaniale brzmiąca, była ogromnym krokiem naprzód w twórczości sakralnej Mozarta. Sam Mozart uważał mszę koronacyjną za najlepsze swoje dzieło. Określenie koronacyjna kojarzone jest zarówno z uroczystością koronacji obrazu Matki Boskiej w miejscowości Maria Plein niedaleko Salzburga, jak i z wykonaniem utworu podczas koronacji cesarza Leopolda II na króla Czech w Pradze. Obecnie obok rekwiem i motetu Exultate jest to najczęściej wykonywana kompozycja kościelna Mozarta. Z czasem i na dworze wiedeńskim uznano, że utwór jest idealny dla podkreślenia splendoru władzy. Szanowni Państwo, msza koronacyjna składa się wyłącznie z części stałych. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Opracowanie poszczególnych fragmentów nie zostało podzielone na osobne partie wykonawcze, ale stanowi zwartą kompozycję, w której partie solowe wypływają bezpośrednio z partii choralnych i znów wchodzą w te choralne. W obsadzie wykonawczej mszy koronacyjnej znajdują się wielka orkiestra złożona ze smyczków, instrumentów dętych, kotłów i organów, czterogłosowy chór mieszany oraz głosy solowe. W dzisiejszej prezentacji udział wezmą chór i orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, chór kameralny Towarzystwa Muzycznego oraz soliści. Jadwiga Kot-Ochał-Sopran, absolwentka
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Obecnie pedagog klasy śpiewu solowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Artystka mocno związana z Podkarpaciem, także z Przemyskim Festiwalem Jesień Muzyczna. Natalia Darkowska, mezzo-sopran. Tegoroczna dyplomantka Szkoły Muzycznej II stopnia w Jarosławiu w klasie śpiewu solowego doktora habilitowanego Jacka Ścibora. Wystąpi także jej pedagog tenor Jacek Ścibor oraz Kamil Kaznowski, bas, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Artysta występujący m.in. na scenie Opery Narodowej, wielokrotnie goszczący jako solista na Festiwalu Przemyska Jesień Muzyczna. Proszę Państwa, chór Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przygotowała do występu Joanna Giebała-Szałżek, a chór kameralny Andrzej Bura, oboje absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie, a obecnie pedagodzy Przemyskiej Szkoły Muzycznej. Z orkiestrą pracował oczywiście Antoni Bura. Jego ponownie zobaczymy teraz w roli. Thank you.
Amen.